odbyły się pierwsze otwarte Mistrzostwa Polski w hodowców krewetek. Jak oceniasz poziom tego wydarzenia? No cóż, dobrze się stało. Krewetki rzeczywiście były chyba najładniejsze wyłonione stąd. Mnie z kolei najbardziej podobały się żółte krewetki, które tutaj były. To była z grupy Heteropoda, przepiękna krewetka, którą wystawił Ronald. Respekt, jeżeli chodzi o tą krewetkę. Mistrzostwa podobają mi się. Miałem nadzieję, że w tych mistrzostwach wystartuje więcej osób, że będzie większa konkurencja. Wiem, że są jeszcze w Polsce hodowcy, którzy mają ładne krewetki, albo nie mieli odwagi. Bo są hodowcy, którzy zdobywają laury na międzynarodowych zawodach, a tutaj ich nie było. Tutaj ich nie było, zgadza się. Ale ja z nimi nie rozmawiałem, niestety nie wiem nic na ten temat. Na pewno znaczy, warto. Myśmy rozmawiali z niektórymi, mówili, że zbierają siły na te zawody międzynarodowe. Ja też zbierałem, bo taka kategoria jak Taiwan B to na takie ogólnopolskie, no to jest taka rzeź lekka. Bo wiadomo, że Tajwany wygrają, bo zwłaszcza tego grade'u, które tutaj są. A ty którą wystawiłeś w tym? Tajwany. Generalnie rzecz biorąc, ten poziom polskich hodowców to jest taka Liga Polska, czy ci hodowcy, którzy wystąpili na tych mistrzostwach, mogą już aspirować do konkursów międzynarodowych, czy jeszcze nie? Według mojej opinii spokojnie mogą. Bo tutaj... Polska ma dobrych hodowców, działających skutecznie, znających zasady biologii, znających zasady równowagi w akwarium i radzą sobie z rozmnażaniem krewetek bez problemu. Cały problem polega na tym, że każdy ma trochę inne metody rozmnażania. Każdy stosuje inne zasady. Jeden trzyma na piachu, drugi trzyma na żwirze organicznym. Jeszcze jest straszny mętlik w tych informacjach, które jest najbardziej skuteczne. Prawda jest taka, że chodzi o utrzymanie równowagi w akwarium i zapewnienie im jak najlepszych warunków. Równowaga musi być w każdym akwarium. Sama metoda nie jest istotna, ważne, żeby była skuteczna. Tutaj opinie kolegów z Niemiec były, że jednak pozostawało takie wrażenie, że troszeczkę jest niedopracowana ta cała linia hodowlana, że są braki, jeśli chodzi tam o odnóża. No tak, to jest konkurs ogólnopolski, także można sobie pozwolić na takie niedociągnięcia. Niemcy klasyfikują krewetki do konkursu w ten sposób, że wystawiają z jednej hodowli trzy jednakowe krewetki. Właśnie, bo tutaj też było o to, że nie ma powtarzalności, że to są jednorazowe jakby wybryki, a nie jest to ciągłość hodowli, że te, nie wiem, 10 sztuk czy 15 sztuk nie są identyczne. Wystawiając kilka krewetek zawsze unika się sytuacji, kiedy ktoś pojechał do innego hodowcy, kupił krewetkę i wystawił na targi. Prawda? No tak też bywa. Zasad nie ma w konkursach takich, że trzeba tego pilnować. Ale jednak mimo wszystko lepiej by było, żeby to było rozmnożone w kraju krewetki. W związku z tym, jeżeli ktoś prowadzi linię, na pewno wybierze sobie 3-4 jednakowe krewetki, bo chodzi o to, żeby albo sprowokować nową linię, żeby powstało coś nowego. No jak pojawiły się pierwsze Blue Bolty na konkursach, to jest krewetka, która jest podobna trochę do White Snow, do białej, ale też ma przód niebieski albo ma różne wzory niebieskie. Jest teraz lepsza. Trzeba określić sobie pewien standard, do którego należałoby dążyć. I krewetki, które są coraz bliżej danego standardu wymyślonego, może jeszcze nie osiągniętego, ale może będzie osiągnięty, to są właśnie te krewetki, które powinno się wystawiać na konkursach. Do czego dążymy? Dążymy coraz bliżej do tego punktu, do tego uniwersum, które z samej reguły jest nie do osiągnięcia, prawda? Można sobie wymyśleć, że pod kątem prostym idealne kreseczki są zrobione, prawda, na krewetkach i do tego się dąży w trakcie selekcji. Jeżeli ktoś wystawia trzy krewetki, bardzo podobne do siebie, chwali się tym, że osiągnął coraz bliżej, prawda, ten grade coraz bliżej danego zamierzonego... Powtórzyć to. Jest w stanie to powtórzyć, jest w stanie oczywiście odtworzyć to w następnym, bądź jeszcze w następnym pokoleniu. To nie jest tak, że jeżeli krewetkę ułoży się jakoś konkretnie, jeżeli da się wyselekcjonować krewetkę z jakimś konkretnym wzorem, nie znaczy, że młode takie będą. Bo czasami to są krzyżówki takie, które albo trzeba powtarzać, albo trzeba znowu wiedzieć, jaki był układ przedtem. W jaki sposób się rozmnażały przedtem, jacy byli ich rodzice, jacy byli ich dziadkowie i dopiero wtedy do tego dojść. Także no, hodowca, który zna sprawę, który zna drzewo genealogiczne tych krewetek, przepraszam, no jest w stanie więcej osiągnąć niż osoba, która dostaje te krewetki. W związku z tym wszystkie konkursy się przed tym powinny bronić, bo ktoś, kto dostanie dwie, trzy krewetki, wystawi je na konkurs i wygra, nie jest powiedziane, że te krewetki będzie rozmnażał i uzyska dokładnie taką samą, taki sam poziom tej krewetki. Chciałem zapytać jeszcze o coś, co wzbudza bardzo duże emocje, to są krewetki z Sulawezji. To, że są piękne, to wszyscy wiedzą, każdy by je chciał mieć, natomiast utrzymanie ich, a rozmnożenie to już w ogóle jest bardzo trudna sprawa. Czy tak jest faktycznie, czy to jest mit? Trochę tak, trochę nie. Są krewetki, które się rozmnażają już bez problemu. I na przykład ta krewetka, która została sklasyfikowana niedawno jako Cardinal Denerli, ten najbardziej znana kardinal,
bez problemu jest rozmnażana w hodowlach. U nas też się rozmnaża się u wielu znajomych właśnie z Wrocławia, z paru innych miast, bez problemu. Natomiast są krewetki z Sulawesi, które są tak samo piękne i do tej pory są albo bardzo duże problemy z ich rozmnożeniem, albo w ogóle nikt ich jeszcze nie rozmnożył. Jak Bozia i Szczęście dadzą, to w maju prawdopodobnie będę jechał na Sulawesi z braćmi Logeman i z Chrisem Lukaupem. Być może się czegoś więcej dowiemy o tym, co się znajduje w przewodzie pokarmowym. Może dowiemy się, czym należałoby je karmić i jak osiągnąć ten pułap, żeby można było je spokojnie rozmnażać. Ale tu nie ma wiedzy na temat tych krewetek? Jeszcze do końca nie. Proszę zwrócić uwagę, że to jest miejsce endemiczne. Sulawesi były Celebes, prawda? To jest wyspa indonezyjska. Tam jest, to nie jest archipelag, taki kompleks wysp nazywa się Malili. Dwie wyspy są ze sobą połączone cienką rzeczką, a mimo wszystko dwa jeziora są połączone cienką rzeką, cienkim kanałem, ale każde jezioro ma całkowicie inne parametry, drobiazgami się różni. Wiadomo, że tam jest twarda woda, że tam jest parę innych rzeczy, które należałoby brać pod uwagę, odpowiednie pH, odpowiednia ilość peryfitonu, ale one się mimo wszystko ze sobą różnią, te krewetki się między sobą nie krzyżują. Dlaczego? Prawda? Mimo, że są te jeziora w jakiś sposób połączone. Jest bardzo wiele pytań, bardzo wiele niespodzianek może spotkać hodowcy, który w końcu rozmnoży gatunki, które do tej pory nie były rozmnożone. Kardynale się bez problemu mnożą, niektóre spinaty się mnożą, te, które są nazwane mambobi, tak samo się mnożą, a część jest jeszcze nie... Chyba jeszcze jednak za mało wiedzy jest. Domniemania są takie, że część krewetek żywi się na przykład okrzemką, która gromadzi się na gąbkach filtrujących tam. Gąbka oczywiście żywi się drobnym fitoplanktonem i bakteriami. Na początku była taka teoria, że krewetka, która była sklasyfikowana jako harlekin. No tak można by to nazwać, bo to taka handlowa, przepiękna jest. Jest naprawdę cudowna. Zresztą jak wszystkie pozostałe krewetki, ale ta wyjątkowo jest piękna. Tak jak wszystkie kobiety są piękne, ale są też takie, które są wyjątkowo piękne, prawda? Tak samo tamta krewetka. Niestety nie mam odwagi trzymać je dalej, próbować rozmnażać, bo straciłem kilka sztuk tej krewetki, próbowałem je rozmnożyć. Trzeba wziąć pod uwagę to, że hodowcy powinni być odpowiedzialni ze względu na to, że ten gatunek... Bardzo powinni być odpowiedzialni. Przede wszystkim w głowie powinni mieć to, że akwarystyka to jest taka dziedzina, takie hobby, które już powinno myśleć nie o tym, żeby było ładnie w akwarium, tylko żebyśmy dbali o przyrodę. Obowiązkiem w zasadzie każdego akwarysty jest to, żeby skupić się na rozmnożeniu na przykład endemitów. Ci, którzy śledzą losy jezior na Sulawesi, wiedzą doskonale, że tam się pojawił się poważny problem, bo ludzie wpuszczają tilapie w tej chwili. Miejscowi ludzie wpuszczają tilapie, które będą się żywiły po prostu wszystkim, a tam każda sztuka na tym jeziorze to jest endemit. Wszystko może być stracone. Kilka ryb już zostało w historii akwarystyki utrzymanych przy życiu, endemicznych, właśnie dzięki akwarystom, gdzieś tam po akwariach, jednak można było, co było z ksenotoką i zeni, co było z paroma innymi rzeczami, prawda, gdzie już prawie było niebezpiecznie. Nie możemy pozwolić na to, żeby te krewetki były stracone bezpowrotnie. Tym bardziej doskonale zdajemy sobie sprawę, jak jednostki ekologiczne działają, jak organizacje ekologiczne działają w Indonezji. Niestety mają wszystko mają w nosie wszystko. U nas jest to trochę dalej posunięte i mamy tą świadomość walki o zatrzymanie gatunków. Z drugiej strony pula genetyczna, która jest u akwarystów, też jest istotna. Też apeluję do akwarystów, żeby kurczę nie próbować tych krewetek krzyżować między sobą. Naturalne jest piękne. Dobrze.